dwie 39 się spotkały, więc Jezu, wiesz? Po co ty to mówisz w ogóle? Wstydzisz się wieku? Jezu, ja mam kryzys wieku średniego, także uważaj. Odważna, kontrowersyjna, obdarzona głosem o wyjątkowej skali, powraca na polski rynek muzyczny z nowym singlem, wkrótce nowym albumem, oczywiście Iwona Węgrowska. Czym nas jeszcze zaskoczy? Zaraz się przekonacie. Wyznania gwiazd. Witam cię, kochana, serdecznie. Witam serdecznie wszystkich. Słuchaj, jak słyszysz taki tytuł Wyznania gwiazd, to co tobie przychodzi do głowy? No, wyznanie miłości. Tobie chcę dzisiaj wyznać. Tak, i przede wszystkim zaświadczy 100 lat masz urodziny. Uwaga, 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam, niech żyje nam. Słuchajcie, ciary mam po plecach, wow, no 4 i o to chodzi, to jest najważniejsze. Taki głos, wyjątkowa skala. I teraz Iwonka, możemy dzięki gadać. Ci wielkie, naprawdę. Bardzo proszę, wszystkiego najlepszego. Dużo pośród, to teraz nie wypada mi zadawać tobie trudnych pytań, wiesz, tak się podlizałaś tutaj, że... Dobra, ty mi zaśpiewałaś 100 lat, ale ty masz w maju, nie? Więc niech żyje nam, po prostu. A miało być o pozytywnych rzeczach, kochanie. Dwie 39 się spotkały, Jezu, więc wiesz... po co ty to mówisz w ogóle? Wstydzisz się wieku? Jezu, ja mam kryzys wieku średniego, także uważaj. A czym on się objawia? Poczekaj, czym on się objawia? Nie no, już jestem zestresowana, ja chcę być zawsze piękna, młoda i utalentowana całe życie, no. Bogata, bo talent to bogactwo, moja oczywiście, droga. Ty masz głos jak dzwon. Wracasz w wielkim stylu na polską scenę muzyczną. Piosenką Nic na siłę, to jest piosenka promująca moją najnowszą płytę, razem wspólnie z Łukaszem Gorczyzą, który jest producentem mojej płyty. Który nas podsłuchuje teraz, pozdrawiamy go serdecznie. Właśnie, który nas podsłuchuje, tam z tyłu stresuje, ale pozdrawiamy go serdecznie, także bardzo się cieszę, ponieważ od Dzielnej troszeczkę czasu minęło, bo jakieś ponad 10 lat, więc najwyższy czas wydać płytę. Także moi fani, którzy zasypują mnie pytaniami, no piosenka, singiel, singlem i tak dalej, ale kiedy ta płyta? Więc już będzie na lato płyta. Od Pokonaj siebie minęło ile? Z 14 lat? Nie, yes, za ten czas leci. Nie, szybko, leci. Prawda? Strasznie. A powiedz, czy łatwo ci pokonywać swoje jakieś słabości w życiu? Czy masz silną wolę? Wiesz co, mam bardzo silną wolę, wiesz co, i jak naprawdę się zaprę, to potrafię iść do celu, ale na pewno nie po trupach, bo to nie jestem tego typu człowiekiem. Natomiast no nie poddaję się, tak, idę mimo czasami przeciwności, losu są bardzo duże, to idę po prostu, idę jak burzę, no muszę. Teraz jesteś na diecie. Całe życie. Na diecie. Myślałam, że na jakieś diecie. Nowum. Nie, posłuchaj, wiesz co, ja to mam coś takiego, że jak pojawia się już taki moment, że już przekroczyłam moją cienką linię, no to wstaję wtedy na wagę i mówię, o kurczę, za długo nie wchodziłam, więc to potem od razu idę na dietę. I to wiesz, u mnie tak... momentalnie to w ogóle, wiesz, jak już widzę, że jest niedobrze, to naprawdę potrafię się zmobilizować. A mogę tak jeszcze trochę podrążyć? Niedobrze to jest ile? Jaki jest ten taki, wiesz, magiczny limit? Ja zawsze dobrze się czułam z wagą, tak 57-58 kilo. Nic na siłę, czyli co? Czyli nic co? Na siłę w życiu. A wszystko wcześniej robiłaś trochę tak pod nie, presją? Nie, nigdy nic nie robiłam, wiesz co, pod presją, aczkolwiek no zdarzały się takie momenty, że były oczywiście takie sytuacje. Natomiast tutaj muszę powiedzieć, że Patrycja Kosiarkiewicz trafiła tutaj w punkt, że tak powiem, i napisała tekst taki typowo życiowy. Ale się cieszę, że o niej wspomniałaś. Bo chcę właśnie powiedzieć, właśnie, że do niej wróciłam. Do niej wróciłam po 10 latach. No. Cieszę się, że właśnie wspólnie z Łukaszem Gorczycą to podjęli się tego wyzwania i po prostu chcieli mnie zmienić muzycznie i mi się naprawdę udało, bo utwór Nic na siłę jest totalnie w ogóle inny niż dotychczas robiłam. Koniec z balladami na razie. Zresztą niegrzeczna już było takim preludium. O, niegrzeczna jest niegrzeczną. A Iwona jest niegrzeczna, bywa niegrzeczną? Ja całe życie jestem niegrzeczna. Ale w tym wszystkim jestem bardzo pozytywna, moi drodzy. Tak, czyli niegrzeczna, ale z dobrym... Zwariowana, ale bardzo pozytywna. Uczciwa, w porządku, także można ze mną trzymać i konie kraść. Powiedz, a czy wiecie... Nie ma tak samemu się pochwalić, kurczę. Czy ty masz jakiegoś bursztynowego słowika na koncie? Nie, ale będę miała. Ale na pewno będę miała na bank, muszę go mieć. Ale masz wielkie serce do muzyki, to jest, tego jestem pewna. Jestem w szoku! To dla ciebie. Berło naszego programu, jest słuchaj. Cudny. I walisz dłonią, kopiesz nogą. Chcesz wiedzieć, co słychać u twoich ulubionych artystów? Nie zapomnij subskrybować naszego kanału i dać łapki w górę. Do zobaczenia.